Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Dominik Modrzejewski. A ja Michał Olęcki. Reprezentujemy tutaj projekt ICO, czyli projekt płatności mobilnych, więc myślę, że nie będziemy się tak bezpośrednio odnosić do słów naszego przedmówcy, chociaż myślę, że mielibyśmy tutaj sporo do powiedzenia i to niekoniecznie, znaczy byśmy musieli wejść w polemikę, natomiast reprezentujemy zupełnie inny jednak rodzaj biznesu, to znaczy płatności mobilne, a nie rozwiązania dla firm, które poniekąd płatności mobilne są też rozwiązaniem dla firm, natomiast z innej strony, to znaczy to do Państwa jako do przedsiębiorców będą przychodzić klienci, którzy będą chcieli zapłacić tymi telefonami swoimi, albo będą Państwo chcieli zachęcić do tego, żeby płacili tymi telefonami u Państwa i za chwilę opowiemy, dlaczego miałoby to być wartościowe. Natomiast tak jeszcze słowem wstępu, zanim przejdziemy do tej samej już prezentacji właściwej, to chciałem powiedzieć, dlaczego nasz bank, czyli PKO Bank Polski, który do tej pory nie kojarzył się jakoś, mimo tego, że zazwyczaj niesłusznie z innowacjami, z jakimiś takimi projektami, które są bardzo innowacyjne i przełomowe dla rynku, skąd się tutaj wzięliśmy. Otóż dwa dni temu byłem na pewnej konferencji poświęconej bankowości mobilnej i występowałem tam przed kolegami ze Skycasha i Zenpeya, na pewno są to znane nazwy też systemów płatności mobilnych, skupiających się bardziej na biletach i na parkowaniu, na opłatach za parkowanie. No i ponieważ występowałem przed nimi, no to pozwoliłem sobie zaprezentować takie krótkie zestawienie różnych systemów płatności mobilnych, które są obecnie na polskim rynku. No i pozwoliłem sobie nazwać MPEA właśnie, Skycasha i inne spółki tego typu startupami. Po czym wystąpił po mnie na scenę pan ze Skycasha, który powiedział, że Skycash wcale nie jest już startupem, bo on jest od wielu lat obecny na rynku, natomiast to ICO właśnie, ten projekt nasz, który jest obecny dopiero od roku, to jest właśnie startup. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie to ucieszyło, dlatego że startup raz kojarzy się z czymś bardzo innowacyjnym, tak, i to jest duża już pierwsza korzyść dla naszego banku, że dzięki temu projektowi kojarzymy się z czymś innowacyjnym. I druga rzecz, która mnie ucieszyła, to taka, że startup kojarzy się też z czymś, co ma szansę dokonać prawdziwej rewolucji na rynku, co ma szansę zmienić ten zastany obraz rzeczy i zbudować nową jakość, nowy standard, tak jak tutaj pokazujemy standard w tym wypadku płatności mobilnych. No i teraz już nie ma co przedłużać. Michał, zaczynaj. Tak więc tytułem krótkiego wstępu zaczniemy od mojej opowieści o telefonach komórkowych, mianowicie statystycznie rzecz biorąc, każdy z nas posiada przynajmniej jeden telefon. Tak się składa, że no, prawdopodobnie duża część z nas posiada nawet dwa telefony. Tak jak to jest w moim przypadku, jeden telefon jest tak zwaną smyczą od pracodawcy, a drugi telefon jest tak zwaną smyczą od matki, żony czy kochanki, zależnie od tego, jak komu się powodzi. No ale wiadomo, telefony są jednym z podstawowych narzędzi dla człowieka, dla nas, dla użytkowników. Dzięki telefonowi możemy wykonać bardzo wiele różnych czynności tak naprawdę. Te czynności, no, jeżeli zapomnimy na przykład wziąć ze sobą telefon, to odczuwamy dyskomfort. Nie mówiąc już o tym, jak wielki dyskomfort odczuwają matki, żony i kochanki, tak? Czy chociażby pracodawcy, jeżeli się nie może z nami skontaktować. Ten telefon przejmuje właśnie coraz więcej funkcji. Te funkcje tak naprawdę no, dzisiaj nie musimy nosić ze sobą oddzielnie aparatu zawieszonego na szyi, oddzielnie w kieszeni CD playera albo odtwarzacza MP3-ek, czy gdzieś tam z spakowanej mapy. Wystarczy, że tak naprawdę to wszystko mamy w telefonie i tak jakby zauważyliśmy, że no, patrząc na te wszystkie funkcje, które przejmuje telefon, można dojść do wniosku, że płatności czy przejmowanie w ogóle funkcji portfela przez telefon jest taką naturalną koleją rzeczy. Nie jesteśmy pierwsi, którzy to wpadli na taki pomysł. Oczywiście jest bardzo wiele różnych rozwiązań na świecie, różnych wdrożeń z systemów płatności mobilnych. Nie będziemy tak naprawdę opowiadać o wszystkich, bo gdybyśmy mieli opowiadać o wszystkich, no to byśmy tutaj połowę dnia prawdopodobnie mogli spędzić, chociażby wymieniając wszystkie w samej Azji.
systemy mobilne, ale tak dla zaznaczenia chciałem tutaj pokazać, na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy coś takiego jak elektroniczną portmonetkę Google Wallet, czy mamy też rozwiązanie Square, czyli coś takiego, co taka mała nakładka do telefonu, która umożliwia na przykład sprzedawcom przyjmowanie płatności chociażby tych, też tych tradycyjnych przez kartę. Mamy też taka ciekawostka, rozwiązanie płatności mobilnych w Kenii, które się nazywa M-Pesa. W Kenii dokładnie tak się składa, że w kraju, w którym dostępność do banków, do działów, do bankomatów jest no, dość ograniczona, ponieważ mamy tam rozległe, duża odległość między miastami i tak dalej, i tak dalej. No, rozwiązania mobilne są wręcz idealne w takim miejscu i dlatego też z M-Pesy korzysta prawie 17 milionów osób w samej Kenii. No i też chcieliśmy tutaj pokazać, czy wspomnieć o rozwiązaniu bliższym, z rynku bliższego nam, czyli Barclays Pingit. Mianowicie troszeczkę się inspirowaliśmy nim przy pracach nad funkcjonalnością czy funkcją bardziej przelewów na numer telefonu. Pingit właśnie się specjalizuje w tym, to znaczy to jest aplikacja do wykonywania przelewów na numer telefonu i nie tylko do klientów banku Barclays, też dla klientów innych banków, do czego my również zmierzamy. I tak jeszcze chciałem tutaj tylko a propos Pingit wspomnieć, że sama aplikacja jest uznana za jedno z najlepszych narzędzi akwizycyjnych dla banku w ogóle właśnie do tego, żeby przyciągnąć klientów innych banków też do siebie, do skorzystania z produktów swoich banków. A jak to jest na polskim rynku? No właśnie, na polskim rynku, tak jak Dominik wspomniał, mamy takie rozwiązania, które już od paru lat istnieją, ale jednak są no, dość niszowe, czyli na przykład MPay i Skycash, ale mamy też ostatnio bardzo mocno promowane płatności mobilne z wykorzystaniem technologii NFC, ale tak naprawdę to wykorzystanie technologii NFC przy płatnościach mobilnych to jest tylko tak naprawdę ułamek tego, co może dawać system do płatności mobilnych. Mówimy tu tylko o zbliżeniowym dokonywaniu transakcji w sklepach. A jak to jest w przypadku obsługi konta bankowego przy technologii NFC? Czy można wykonywać transakcje, czy można wykonywać przelewy standardowe, internetowe, tak? W tego typu systemie płatności? Czy można wypłacać z bankomatów? No, wypłaty z bankomatów można, ale tylko w bankomatach z czytnikiem NFC, których tak szczerze mówiąc to w Polsce są, z tego co słyszałem, tylko dwa takie bankomaty. Mamy też coś takiego jak płatności, przyjmowanie czy dokonywanie płatności tak naprawdę w sklepach internetowych. No, ja nie znam takiego rozwiązania w NFC, które by pozwalało na dokonywanie tego typu płatności. I mamy też właśnie to, o czym wspominałem, czyli przelewanie na numer telefonu albo może po prostu jakieś takie przelewy między telefonami. No z tego co słyszałem, to są, jest jakieś takie rozwiązanie, które tam polega na stukaniu się aparatów, czy bąpnięciu, czy jak tokolwiek nazywać. No nie wiem, trudno jest mi sobie wyobrazić dwóch kolegów, którzy przy barze stukają się telefonami. Chociaż w ogóle pojęcie stukają się w tym miejscu nie za bardzo chyba jest adekwatne. No ale nie będę się dalej pastwił nad NFC. Wydaje mi się, że oddam w tym momencie głos mojemu koledze, który robi to znacznie lepiej. Proszę. No i pozostając jeszcze w temacie NFC, podstawowym problemem jest tutaj ta kwestia infrastruktury. Michał mówił o bankomatach zbliżeniowych, których w tej chwili na rynku są dwa dokładnie. Nie będę mówił którego banku, żeby nie robić reklamy konkurencji, ale i tak zachęcam do szukania tych bankomatów, bo nie będzie ich łatwo znaleźć. Natomiast jest jeszcze drugi problem. To znaczy oprócz tego, że musi być jakieś urządzenie, które umożliwia przyjmowanie tych płatności zbliżeniowych przy pomocy NFC, to jeszcze trzeba mieć telefon, który umożliwia to płacenie przy pomocy technologii NFC. I teraz chciałem zrobić taki krótki test tutaj. Kto z Państwa ma telefon w ogóle komórkowy ze sobą? Ręka w górę. Ile z Państwa ma
telefon z technologią NFC, umożliwiający dokonywanie. Okej. Okay. Ile z Państwa dokonało płatności zbliżeniowych? Dziękuję bardzo, nikt nie dokonał płatności zbliżeniowej. Mało jest telefonów, myślę, że wykres jest reprezentatywny i widzieliśmy to właśnie. Mimo tego, że zebraliśmy się tutaj w gronie raczej osób zaawansowanych technologicznie, to na rynku niestety tych telefonów jest wciąż bardzo mało. Na tej konferencji, o której wspominałem na początku, występował też taki pan analityk z firmy Auditor zajmującej się analizami rynku telekomunikacyjnego. I on powiedział, że według ich analiz wymiana wszystkich telefonów, które są na polskim rynku, tak, tych już ponad 50 milionów urządzeń na telefony z technologią NFC, na smartfony z NFC, zajęłaby 8 do 10 lat. Żeby uświadomić sobie, jaka to jest przestrzeń na rynku technologicznym, na rynku telekomunikacyjnym, możemy sobie powiedzieć na przykład o tym, że 10 lat temu, gdzie był Apple na przykład, gdzie był iPhone. Nie, tak naprawdę to były jeszcze cały czas, w ogóle technologia smartfonowa była wciąż raczkująca. Więc pierwszy warunek, który musi być spełniony, żeby ta budowa nowego standardu płatności mobilnych doszła do skutku, to jest uniezależnienie, maksymalne możliwe uniezależnienie od sprzętu posiadanego przez użytkowników. Drugi warunek to jest to, o czym też już mówiliśmy, czyli danie jak największego dostępu do płatności, do usług bankowych, do możliwości dokonywania wszystkiego, absolutnie wszystkiego przy pomocy komórki. Komórka daje, czy też nie musi to być nawet koniecznie smartfon, tak? Tak jak patrzyliśmy, smartfonów wciąż jest nawet mniej niż połowa na polskim rynku, nie mówiąc już o tych smartfonach z NFC. Telefon daje możliwość przeniesienia nie tylko do komórki portfela, tak? Czyli wyrzucenia kart i wyrzucenia gotówki z portfela. Daje też możliwość wyrzucenia tak naprawdę komputera, przy pomocy którego dokonujemy płatności internetowych, czy też logujemy się do bankowości mobilnej. Wszystko to można zrobić w tej chwili przy pomocy komórki i w ten sposób zaoferować prawdziwą wartość dodaną dla klienta. Tutaj też odniosę się do tej kwestii kawy i pokazywania tego, gdzie w okolicy jest tańsza kawa. Otóż właśnie komórka i właśnie to rozwiązanie do płatności mobilnych jest rozwiązaniem w tym względzie i daje możliwość pokazywania może klientowi nie, że płacisz w tym miejscu, a 20 metrów dalej mógłbyś zapłacić taniej, ale jest możliwość zakomunikowania mu, że w danym momencie, niedaleko niego, przy pomocy geolokalizacji jest właśnie rabat dla niego na tę kawę, bo już był 4 razy i przy piątym zakupie kawy dostanie coś takiego gratis albo ze zniżką. No i kolejny element, czyli trzeci już element, który musi być spełniony, żeby zbudować ten nowy standard na rynku płatności, nie tylko płatności mobilnych, ale w ogóle płatności, to jest wiarygodny dostawca. Specjalnie nie mówię tutaj bezpieczny, dlatego że wbrew pozorom kwestie bezpieczeństwa takiego sensu stricte, zabezpieczeń, szyfrowania i tak dalej, one są zrozumiałe i ważne tylko i wyłącznie dla grona wąskiego osób, które się na tym znają. Dla przeciętnego użytkownika, dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, który ma korzystać z tego systemu płatności, żeby nie był on niszowy, ważne jest, kto go dostarcza. I tutaj banki, jak pokazuje to badanie, akurat wzięte z amerykańskiego rynku, są tak naprawdę na dominującej pozycji. Jeszcze jeden podmiot, jedna kategoria podmiotów, która mogłaby z nimi rywalizować, to jest Visa, Mastercard, American Express, czyli organizacje kartowe. PayPala możemy w przypadku rynku polskiego pominąć, no bo to jest taka specyfika amerykańskiego rynku, że PayPal ma tam bardzo mocną pozycję, w Polsce to wciąż jest jednak pewnego rodzaju nisza. I to, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę tutaj na tym wykresie, to jest ta pozycja takich gigantów technologicznych, wydawałoby się Google, Apple, Microsoft, Facebook. Otóż wydawałoby się, że takie wielkie firmy technologiczne mają tutaj dosyć istotną szansę wejścia na ten rynek płatności, że one mogą się na nim zadomowić, że mogą, tak jak na przykład była pogłoska o tym, że Apple ma otwierać bank, że mogą wejść na ten rynek płatności. Otóż no, nie do końca, tak? Jednak instytucje, podmioty pewne są silnie osadzone w pewnym kontekście społecznym. I co prawda ta dyfuzja między
rynkiem telekomunikacyjnym, rynkiem technologicznym i rynkiem finansowym następuje, ale wciąż jednak, jeśli myślimy o pieniądzach, jeśli myślimy o płatnościach, jeżeli myślimy o tym, jak możemy, gdzie możemy zapłacić i jak można przelać pieniądze, to myślimy jednak przede wszystkim o banku, ewentualnie o organizacji kartowej, ale to bardziej już w kontekście płatności. No i czwarty warunek, bo już do czwartego warunku zmierzamy i to będzie warunek ostatni, taki, który chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować, chociaż pewnie można by było trochę parę pomniejszych warunków też wymienić, to jest kwestia prowizji, tak? Czyli to nie jest tylko kwestia tego, żeby ludzie chcieli płacić tymi telefonami, co myślę, że już wiadomo jeśli jeszcze Państwo nie płacili telefonami z NFC, to myślę, że przy pomocy aplikacji ICO już niedługo Państwo zapłacą, ale też kwestia tego, żeby przedsiębiorcy chcieli przyjmować te płatności mobilne. Zwłaszcza na polskim rynku jest to ważna kwestia, ważny argument, ponieważ płatności kartowe, takie tradycyjne, są relatywnie drogie w stosunku do reszty Europy, a nawet prawdopodobnie można by powiedzieć reszty świata. I co się okazuje, to jest najnowsze badanie pana doktora Jakuba Górki, robione we współpracy z NBP-em. Mimo tego, że te płatności mobilne są, jeśli chodzi o płatności w terminalach, są wciąż dosyć taką nową usługą na polskim rynku, to znaczy SkyCash i MPay, o których mówiliśmy, są co prawda długo obecne na rynku, ale one nie wchodziły w taką bezpośrednią współpracę co do płacenia za towary w sklepach, za jakieś takie, powiedzmy w cudzysłowie, pomidory. To jeśli chodzi o płatności mobilne, to możemy tutaj powiedzieć, że zaczęły się one dopiero od momentu tego, jak weszły te rozwiązania NFC na polskim rynku, no i to, co my teraz zrobiliśmy, czyli ICO. I mimo tego właśnie, że tak krótko są te płatności mobilne obecne na polskim rynku, to już 1/5 przedsiębiorców, wszystkich przedsiębiorców, chciałaby przyjmować te płatności mobilne, ale warunkiem jest to, żeby koszt akceptacji płatności był niższy niż w przypadku kart płatniczych. I teraz tutaj dochodzimy po raz kolejny do tej technologii NFC, do tej, która jest tak utożsamiana na polskim rynku z płatnościami mobilnymi. Otóż w przypadku technologii NFC i tego NFC SIM-centric, które jest wdrażane, problemem jest to, że do tych opłat, które już w tej chwili są ponoszone, czyli prowizji, którą musi pobrać sobie banki, którą musi pobrać sobie agent rozliczeniowy, taki, który dostarcza terminal, trzeba jeszcze dorzucić tutaj operatora telekomunikacyjnego, który też chce jakiś tam procent sobie wziąć. Czyli zaoferowanie płatności mobilnych tańszych niż te rozwiązania, które są obecne na rynku, staje się rozwiązaniem zahaczającym o naprawdę coś niemożliwego. No i jak podsumujemy te wszystkie tutaj rozważania nasze, to zobaczymy, że ICO, które jest oparte na aplikacji mobilnej, czyli jest tak naprawdę uniezależnione od sprzętu, albo może być łatwo rozwijane, ponieważ łatwiej jest bankowi przygotować nową aplikację na nowy system operacyjny, niż zmusić klientów do masowej wymiany telefonów na telefony z NFC. I ICO, które daje dostęp do wielu usług bankowych i płatniczych, a nie tylko do jakiegoś jednego wycinka tego rynku, ICO, które jest zapewniane przez wiarygodnego dostawcę, bo cokolwiek by mówić i cokolwiek by sądzić o banku PKO BP, który mamy przyjemność reprezentować, to na pewno jest to instytucją wiarygodną. I ICO, które oferuje niższe prowizje, jest właśnie tym rozwiązaniem, które ma szansę zdominować ten rynek płatności mobilnych i stworzyć nowy standard, zbudować nowy standard na tym rynku. I teraz już jako słowem podsumowania kończymy naszą prezentację mobilnie i szybko. ICO jest też systemem otwartym, to znaczy dużo powiedzieliśmy o tym, jakie są jego atuty, ale jeszcze takim piątym atutem, który można by wymienić, jest jego otwartość na zewnętrznych dostawców. To znaczy na razie staramy się rozwinąć ten system płatności mobilnych o nasze naturalne atuty, czyli na przykład naszą spółkę e-service, która oferuje terminale, o naszą sieć bankomatów, która jest największą siecią bankomatów własnych, agregatorzy, firma DotPay, taki powiedziałbym pierwszy partner, z którym się było najszybciej dogadać. Bank PKO BP, wiadomo, dostawca 1/4 rynku kont osobistych, ale w przyszłości możemy sobie wyobrazić i tak jest ten cały system skonstruowany, że dołączamy też terminale oferowane przez inne firmy,
dołączamy bankomaty, których operatorami są inne banki albo jacyś zewnętrzni operatorzy, tacy jak Euronet, z którym już mamy podpisany list intencyjny, inni agregatorzy internetowi, no i wreszcie inne banki. Tu na pierwszy rzut idzie oczywiście bank Inteligo, który będzie wdrożony jeszcze w tym roku jako umożliwiający płatności mobilne ICO. No i myślę, że na tym optymistycznym akcentem możemy skończyć i zapraszam do zadawania pytań.